Słuchajcie, bynajmniej nie jesteśmy na tureckim weselu, jesteśmy na backstage'u półfinału w Miss Polski 2011. I pytanie podstawowe dla ciebie oczywiście, moja różowa Landrynko, czy przejdziesz do finałów? Mam nadzieję, że tak, trzymajcie kciuki. A co z marzeniami? To jest jedno z moich marzeń i mam nadzieję, że się spełni właśnie. Jesteśmy gotowe. Idę naprzód, przepraszam. Gdzie jestem? Słucham. Słucham. Cudownie. Jak wygrasz, to co zrobisz? Rozmarzę się. Na rok czasu będziemy musieli odłożyć nasz ślub. Właśnie. To ja tak nie chcę. Słuchaj, nie, albo tytuł, albo ja, kochana, wybieraj, no. Ja tutaj raczej. Ja tutaj raczej jestem pewna, złamię Stankowi serce, wybiorę tytuł. Trudno, no co, co zrobić? Koronę wybieram. I właśnie kobiety to prawdziwe egoistki, egocentryczki i materialistki. To jest piękny dowód na to. Tak, zgadzam się. Wybaczam jej tylko i wyłącznie dlatego, że wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że się uda. Dziewczyny, bo ogólnie jest tak, że jak na jednej imprezie dwie panie pojawią się w tych samych tak zwanych outfitach, no to jest bój. Jak jest u was? Stoimy w jednym rzędzie, ale koszulka miała chyba inną sukienkę, a teraz zmieniła, ale mi to nie przeszkadza absolutnie. Pozazdrościłaś jej? Pozazdrościłam jej oczywiście, poza tym, że miałam zieloną, która nie przynosi mi specjalnie szczęścia. Jak to no? Przecież... Kolor zgniły, zielony kolor raczej mi nie przynosi szczęścia. Ja widziałam ciebie w tej sukience, wyglądać jak taka słodka żabka. Słodka żabunia, kum-kum, kum-kum. Kumam, kumam, kumam czacze, kumam. Czyli jak widzicie, jestem najlepszym odstresowaczem na backstage'u. Lepszego dziewczyny nie mogły sobie wymarzyć, prawda? No i proszę, jak one mnie traktują? Jak zwierzaczka. Jak żabkę. Dziewczyny, koncentrat. Aniu, wiem, że jesteś skoncentrowana jak koncentrat pomidorowy, ale mamy do ciebie bardzo ważne pytania. Jak oceniasz progres dziewcząt podczas dzisiejszej próby generalnej? Ja uważam, że super, jak na amatorki i jak dla dziewczyny, które po raz pierwszy są na scenie. Ja jestem zadowolona z nich bardzo. Mam nadzieję, że tak samo wyjdzie gala jak ta próba generalna. Nie chcę nic więcej, chcę to, jak było teraz. A czy ja to zasługa jest? Może zabrzmi to nieskromnie, no ale chyba moja też. No i brawo właśnie. Dziękuję. Chłopcie! Rozejście! Bam, dwa, trzy. Pamiętajcie o rozejściu! Dobra, wielki pan właśnie siebie. Chciałabym wywierać swoje możliwości. Nie, to nie ja. Wstawcie się, bo będziemy szybko teraz przechodzić bardzo. I znowu wyjdziemy, nie ostatnie wyjście. Nie. Rząd za rzędem. Wstawcie się po kolei, żeby nie było podpięte. Jedna za drugą. No, żeby któraś nie przebiegała później bez sensu. Przepraszam. Idziemy przyćpać. Nie znam słów. Ruszaj tak, zostawi tak. Zobacz. Czekamy na refren? Tak.
tyłu, za moimi plecami, jest tak zwane Centrum Rozrywki i Dowodzenia Wszechświatem. Specjalnie dla nas, dla was, pracuje tam cały tabun osób po to, abyśmy my mogli oglądać to, co właśnie oglądamy. Widzieliście teraz dokładnie to, co się dzieje na backstage'u tuż przed półfinałami, a teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać, aż cały amfiteatr wypełni się po brzegi publicznością. Ja dziękuję wam w imieniu własnym oraz mojej koleżanki Leny Urbańskiej za to, że nam towarzyszyliście przez te dni przygotowań i do zobaczenia, usłyszenia już na finałach. Miss Polski 2011.